Witam Państwa serdecznie, dzień dobry, telewizja przemysłowa Giełda Orlen, doktor Siderik. Dzisiaj jesteśmy oczywiście w restauracji. I to, co my wszystko mówimy, to się wszystko oczywiście sprawdza. To się wszystko oczywiście sprawdziło. Lecimy wyżej, dlatego że od tego zaczyna się wszystko i ten nasz taki cały właśnie wielkomiejski gwar, który trochę różni się od Lendowy. No, jedni ludzie wolą Poznań, inni ludzie wolą Łódź, inni ludzie wolą Czechowice-Gliwice, inni ludzie wolą Giżyck, a jeszcze inni ludzie no to wolą Lutniska na przykład i wolą mieszkać do Lutniska. Osób jest więcej, biznesów jest więcej, handlów jest więcej, miast też jest oczywiście więcej. I więcej jest też tych tak zwanych serdeczności właśnie wielkomiejskich. I tutaj mówiąc też o nieczulicy wielkomiejskiej, no to mamy na myśli właśnie te ogarnianie właśnie tematu na wielkich miastach, też już nie tylko na województwach, też już nie tylko na państwach, też już nie tylko na właśnie tych już regionach handlowych. Więc wielka turystyka, tutaj Poznań ma i studentów, i też wielką turystykę, i też tutaj i Szczecinek, i też Market Breaker, i też Korożek, i też Piła. Też oczywiście już od dłuższego czasu jest z nami Toruń. Toruń to jest piękne miasto, to największe. Jest ta wielka turystyka, ona jest bardziej nastawiona na wyczyn. Szczecinek za to jest nastawiony i bardziej na wyczyn, i też na wielką turystykę. Tutaj akurat te miasta idą łeb, ale no, wydaje mi się, że jednak ten Toruń ma trochę tutaj większą odwagę tą amerykańską. Jeśli chodzi o Europę, no to bardziej już Ameryka, no to bardziej też Szczecinek. Ale Toruń, no to też na to mówią New York. Poznań, my tutaj idziemy cały czas do góry, pokazujemy to wszystko, przybliżamy sobie te wszystkie właśnie kasowe zagadnienia i też podchodzimy do tego bardziej już tak do góry. Całość, ona oczywiście jest nie tylko towarowa i też jest sprzedażowa i też jest nie tylko hotelowa i też jest warto zwrócić na to właśnie tą taką nadbyra rzecznościową uwagę. Każdy z nas tutaj jest w stanie powiedzieć to, jakby to wszystko wyglądało wtedy, kiedy człowiek będzie już po tym dorobieniu się do siebie jako osoby właśnie z góry. Tak samo osoby właśnie z góry trzeba mieć na myśli właśnie te towaroznawstwo i te rzeczoznawstwo i też ten konsumpcjonizm. I to jest taka po prostu w prawdziwości, w rzeczywistości kolejność. Jedziemy z tym dalej, po prostu organizujemy wszystkie te wielkie festiwale, organizujemy wszystkie te wielkie koncerty i też te wszystkie tak zwane jarmarki ze względu na to, czym te wielkomiejskie już gwary, ale też ta wielkomiejskość i też te już te tak zwane mieszczaństwo wielkomiejskie będzie w stanie sobie z tym wszystkim i z tą promocją właśnie pójść do przodu i pójść oczywiście też wyżej i poradzić. To wszystko jest dla nas taką niejednoznacznością ze względu na osoby też, na te napływające. I teraz te osoby napływające z tym miasta sobie radzą różnie. Inaczej sobie poradzi Zakopane i
inaczej sobie też poradzi oczywiście. Tak naprawdę w tym przypadku, no to Poznań. Warszawa ma to najlepsze już. Okazjonalne względy, ale Poznań już tak też myśli o tym wszystkim, jeśli chodzi o te wszystkie aspekty ekonomiczne. Ale już miasta, które już są, już tak naprawdę, no to one są wielkimi miastami, no to one też muszą sobie z tym poradzić. I już tam dalej, wtedy, to jest tak naprawdę, no to już jest od razu, one też w zasadzie to wręcz są właśnie z tym wszystkim na ty i na też na dzisiaj i na zatem brat. A drodzy Państwo, te wszystkie rzeczy sprzedażowe, one muszą przejść tak, jak to się widzi od początku, od czasu studiów i wyżej, 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 i wyżej. Dopiero wtedy możemy to wszystko powiedzieć. Ja jestem dzisiaj bez nakrycia głowy, dlatego że my jesteśmy dzisiaj właśnie w restauracji, a to wszystko okazuje się, drodzy Państwo, być strzeleniem tak naprawdę dziesiątkę. Drodzy Państwo, dlatego że i turystyka, i wielka turystyka, ja gratuluję tutaj dla Szczecinka, dlatego że zdobył tak wiele tych pierwszych miejsc i stolic, najważniejszej stolic i stolic na właśnie, drodzy Państwo, na Polsce i na świecie. Tutaj mówimy też dodatkowo o markecie w Trybonie, mówimy też o Poznaniu, ale dalej, no to co już jest to konkret. I właśnie, i to jest właśnie też wielkie, naprawdę i rozwinięte miasto. Miejmy to na uwadze, miejmy to na uwadze, bądźmy cały czas otwarci, bądźmy cały czas na górze, bądźmy cały czas, drodzy Państwo, handlowi, bądźmy, drodzy Państwo, cały czas sprzedażowi i bądźmy cały czas też, drodzy Państwo, w pewnym sensie najwięcej, ale też sprzedażowi. Telewizja przemysłowa, dr Fryderyk, Telewizja Przemysłowa Giełda Poznań. Do widzenia Państwu. Do widzenia Państwu. Do widzenia Państwu.